A co, wyprodukujecie? Co, o czym będziemy rozmawiać w tym wywiadzie? No cóż, to będę się wypierdolić. Szkoła wypierdolania dzieł. Yo, bracie, czy ty śpisz? Pytam się ciebie, na co czas, żeby iść? Yeah. Szkoła wypierdolania się, część pierwsza. No to lecimy, kochani. No, ale mam kilka fajnych instalacji. Ostatnio właśnie przybiłem gumową kaczkę do ściany, która robi taką zieloną kubkę. I nad nią są płomienie w ogóle z takiej folii wycinanej, wiesz. Różnokolorowe, one jest w złotej ramce, nie? To jest w ogóle na cześć kaczki, którą dostałem od mojego przyjaciela. Pomyłkowo dostałem tą kaczkę, martwą kaczkę w worku. Na imprezie. I ta kaczuszka, która śpia. Tak bardzo chcę dotknąć. Albo łabonek, łabonek. Masz jakiegoś zwierzaka? Miałem, ale się rozstaliśmy. Pieszko. Dziewczyna. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które miały odwagę związać się z muzułmaninami. Czego kurwa? Jak podchodzisz do tematyki małżeństwa? Do instytucji małżeństwa? Co? Dziękuję za odpowiedź. Dobrze. Najlepsze wesele, na jakim byłeś? Wesele córki z... Czemu było takie idealne, perfekcyjne, niezapomniane i po prostu wiekopomne? Bo zrobiłem ją w jej prezencie ślubnym. W porcie. Jej taty. Z dwoma kolegami. Nie, żartowałem. Żartowałem. Pozdrawiam córkę z... Fajne wesele było. Elo. To chyba było Porsche, tak, tego co pamiętam. Pewnie białe, bo to córka z... Carrera, Cayenne. Chyba Carrera to była. Ale to było Porsche i białe oczywiście. Co u ciebie się zdarzyło? Na wizji. Trochę to mama mi mówiła. Grzegorzu, właśnie zostajesz szczęśliwym ojcem kolejnej dwunastki. Cudowne, nie? To jest tak zwana szkoła twardego pierdolnięcia. Każdy poranek dla mnie to jest dar od najwyższego. Mówią, umierasz co dzień, lecz ja żyję na całego. Choć nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest fajnie. Mam świadomość, że moje życie jest niebanalne.